Siemka, jestem Krespion, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zauważyliście w sumie już po tytule, to dzisiaj zrobię dla was konkurs. To nie taki mały konkurs, bo będzie o podkładkę. Podkładka Savio, dziękuję firmie Savio za w ogóle podesłanie mi tej podkładki, czyli w sumie dwóch podkładek. Wymagania konkursu, co trzeba zrobić, to powiem pod koniec mojej gadki na początku, czyli pod koniec jakby wstępu. Byłoby mi bardzo, bardzo milutko, jakbyś kliknął ten czerwony guziczek subskrybuj wraz z dzwoneczkiem. Zaznaczcie łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie robisz. Na pewno ja się odwdzięczę i coś jeszcze dla was przygotuję. Bardzo pozdrawiam też mojego trial moderatora z Discorda, oczywiście linka macie w opisie, który wykonał o tego fanarta, co teraz widzicie. Przepraszam, ale za cholerę bym nie przeczytał twojego niku. Po prostu nie umiem rozstrzelać czcionki. Macie też w opisie kilka linków do firmy Savio, do ich wszystkich produktów i macie dwa linki do dwóch podkładek od Ceneo, więc możecie sobie zobaczyć. Najtańsza podkładka kosztuje 6 zł, więc myślę, że to jest naprawdę mało, bo ta podkładka jest naprawdę dobrze wykonana, tą co teraz mam. Zaraz zrobimy sobie recenzję tych dwóch podkładek, zobaczycie jak one wyglądają i jeszcze przy okazji zrobimy unboxing. Okej, to teraz powiem zasady konkursu, bo obiecałem pod koniec mojej gadki, czyli tak. Pierwsza zasada to oczywiście trzeba subskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, plus też trzeba ustawić subskrypcję na publiczne, żebym mógł zobaczyć, że mnie subskrybujecie. Teraz wam się wyświetla krótki poradnik, jak to zrobić. Myślę, że jest bardzo łatwo, po prostu tylko sobie przechodzicie w ustawienie kanału i tam zmieniacie jedną rzecz. Ten poradnik jest na telefonie, bo najszybciej to zrobić. Jeszcze jedna zasada do konkursu, musicie napisać komentarz pod tym filmem, czemu wy macie wygrać, i swojego maila przy okazji, z którym mam się później skontaktować z osobą wygraną. Losowanie będzie prawdopodobnie na odcinku albo na live 4 grudnia. Jeszcze nie jestem pewny, to jest około miesiąc, konkurs będzie trwać, może to ty wygrasz, więc radzę brać udział. Wszystkie aktualności będziecie mieli na mojej społeczności, niedługo prawdopodobnie też jakieś konkursiki, a to jest tak od serduszka też z okazji 4000 subskrypcji, więc tutaj macie. I my się już widzimy na recenzji tych podkładek i testowania i omówimy sobie te dwie podkładki. Dobra, więc teraz mnie zupełnie inaczej słyszycie, ponieważ jestem z telefonu. Chciałem wszystko nagrać z aparatu, ale miał za małą rozdzielczość i na pewno dźwięk będzie gorszy, bo nie mam jak podpiąć niestety małego mikrofonu Novox NC1 z komputera. Byście mieli tak słabą rozdzielczość, że naprawdę sam nie chciałem na to patrzeć, więc zapakowałem to jeszcze raz, podkładki zapakowałem, to tylko po prostu sobie nakryłem. I wygląda to tak. Tak jak mówiłem na początku filmu, to są podkładki od Savio, więc bardzo im dziękuję za podesłanie tych dwóch podkładek. Jedna jest bardzo duża, prawie na moje całe biurko, a druga jest trochę mniejsza. No dobra, więc ja sobie tutaj zdejmę tą folijkę, żeby wam pokazać już same podkładki. Pierwsza podkładka to jest, tak jak mówiłem, mniejsza, a druga to jest naprawdę wielkie coś. Naprawdę to jest ogromniaste. Porównajcie sobie to. Teraz sobie to odpakujemy i sobie zaraz to odpakujemy. Najpierw powiem o tej podkładce, jakie ma zalety, a w dalszej części odcinka pójdziemy sobie już do szczegółowej recenzji, co wam wszystko opowiem o tych dwóch podkładkach. No dobra, więc w pierwszej podkładce nazywa się, o tak, nie umiem jej nazwy przeczytać za cholerę, tylko umiem kontrol. Practical Control, nie wiem, na pewno to nie jest Practical, ale coś tam Control, nie umiem naprawdę tego przeczytać. Linki do tych dwóch podkładek oczywiście znajdziecie w opisie. No dobra, więc jakie ona ma wymiary? Ona ma wymiary 700x300, tak jak tutaj widzicie. Mam nadzieję, że fokus z telefonu złapie. Tutaj jak widzicie ma 700x300x3, oczywiście wszystko jest podane w milimetrach. No i jakie ona ma zalety? Na pewno jest wodoodporna, z tyłu ma podkładkę antypoślizgową, więc na pewno nic wam się nie będzie ślizgało, więc myślę, że jak najbardziej spoko. Naprawdę myszka na niej chodzi bardzo gładko, jest, podkładka jest sama mięciutka. Teraz ją właśnie będę wyjmować z pudełeczka już drugi raz. Już miałem ją na biurku ponad 2 godziny i się naprawdę spoko testowała. I ona wygląda tak. Jak widzicie w prawym górnym rogu, tam macie logo Savio. No i podkładka jest na myszkę i na klawiaturę, dlatego jest taka duża. Pewnie się też pytacie, którą wam rozdam. Rozdam wam o tą mniejszą, ponieważ ja mam bardzo dużą klawiaturę z jeszcze touchpadem, więc ona jest troszkę za mała na mnie.
ale tamtą, co zaraz pokażę, ona jest bardzo, bardzo duża. No dobra, więc tak jak mówiłem, też ma poślizgowe z tyłu. Zobaczcie sobie, naprawdę gładki materiał. Oprzycie jest według koloru, więc wszystko się pasuje. Bardzo mi się rzuca w oczy te logo. Naprawdę spoko logo, dopasowane wszystko do koloru, wszystko. Bardzo mi się podoba to logo. Oczywiście fajne 3D wygląda. I na razie z tej podkładki nie będę tak mówić szczegółowo, zaraz sobie przyjdziemy, jak będę sobie grać na tych dwóch podkładeczkach i wam bardziej ze szczegółami opowiem. Ok, więc teraz sobie przejdźmy do naszej największej podkładki. Ona się nazywa, już wam mówię, ona się nazywa Turbo Dynamic. Jest naprawdę przedpotężna i sobie wyjmę od razu z pudełka. Zaraz wam pokażę wszystkie wymiary tej podkładki. To trochę trudno ją wyjąć. Dobra, podkładeczkę wyjąłem i ona się prezentuje tak. Nie wiem, czy ona się zmieści w kadrze, ale zaraz zobaczymy. Dobra, w kadrze ona to się za bardzo nie zmieściła. No, za bardzo się nie zmieściła. No dobra, więc co nam się rzuca w oczy? Dla mnie się rzuca o te logo i troszkę fali. Fale są dlatego, ponieważ ona była złożona i jest trochę duża, ale spokojnie te fale będą zniknąć. Dobra, co mi tutaj pasuje? Oczywiście w prawym górnym rogu mamy logo Savio znowu. I dobra, powiem wam o wymiarach tej podkładki. Wymiary tej podkładki są następujące. Wyglądają one tak. 1000 na 500 na 3 mm. Więc myślę, że ogromniasta jest ta podkładeczka. No i co tutaj dużo więcej mówić. Oczywiście ma też antypoślizgowy spód. Nic wam się nie będzie ślizgało. Jedną bardzo dużą zaletą jest to, że na myszkach, które nie mają laseru, ta podkładka działa. Bo naprawdę, ja mam myszkę bez laseru, ona nie jest na laser. Mało podkładek w sumie działa na myszkę bez laseru, ale ta o dziwo działa. Biurko moje na przykład nie działa, jak położę myszkę na biurko, to już ona w ogóle nie chce się pracować, nie rusza się, więc myślę, że fajnie, że taka podkładeczka działa na takie myszki. No dobra, więc idziemy teraz ją dokładnie zrecenzować. Podkładka Savio Turbo Dynamic posiada bardzo wiele dobrych cech. Gumowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki podczas użytkowania, a jej wysokiej jakości materiał umożliwia poruszanie się myszy w sposób płynny i dokładny. Obszyte krawędzie zapewniają trwałość oraz zapobiegają stężeniu się krawędzi podkładki, a struktura podkładki działa doskonale ze wszystkimi sensorami myszek bez żadnych przeszkód. Duży rozmiar podkładki zapewnia ogromną przestrzeń, na której możemy umieścić myszkę, klawiaturę oraz inne akcesoria komputerowe. Druga podkładka jest prawie taka sama, jedynie jaka jest różnica między nimi, to jest wielkość oraz kolor. Dwie podkładki się bardzo fajnie używa, a my się już widzimy na zakończeniu tego filmiku. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, oczywiście nie zapomnij zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem i zostawić łapeczki w górę pod tym filmem. Zasady mówiłem na początku, teraz jeszcze je raz szybko powtórzę. Musicie zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, musicie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, zrobić, żebyście mieli subskrypcję na publiczne, żebym widział, czy nie subskrybujecie, no i napisać w komentarzu, czemu Wy macie akurat wygrać tę podkładkę. I podać przy okazji swojego maila, z którym będę się kontaktował z osobą wygraną. Wyniki będą już prawdopodobnie 4 grudnia. Śledźcie moją społeczność. A tymczasem życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków. Siemka!